7 meczów i aż 36 goli. To bilans szalonej 12 kolejki w Centralnej Lidze Juniorów. Szybko przejdźmy więc do konkretów. Zapraszamy na podsumowanie obfitującego w bramki weekendu w juniorskiej elicie. Kolejka rozpoczęła się wyjątkowo wcześnie, bo już w środę, a i w meczu UKS-u SMS Łódź ze Śląskiem Wrocław wyjątkowo szybko padł pierwszy gol. Dokładnie 20 sekund potrzebował Piotr Woźnikiewicz, aby skorzystać z błędu bramkarza Śląska Pawła Budzyńskiego i zdobyć jednocześnie najszybszą i chyba najbardziej kuriozalną bramkę trwającego sezonu CLJ. Sytuacja lidera z Wrocławia stała się jeszcze gorsza, gdy w 30 minucie Woźnikiewicz wykorzystał kolejny błąd, tym razem środkowego obrońcy i podwyższył na 2-0. Kilka dni po porażce 0-5 z Pogonią, Śląsk był więc na dobrej drodze do kolejnej porażki, ale na drugiego straconego gola wrocławianie zareagowali już tak, jak powinni. O swoich umiejętnościach kibicom przypomniał Kacper Głowieńkowski, który w przeciągu 7 minut dwukrotnie wpisał się na listę strzelców i sprawił, że przewaga UKS-u SMS-u była już historią, a do drugiej połowy jedni i drudzy przystępowali z czystą kartą. Po zmianie stron lider zagrał już tak, jak na lidera przystało. W 71 minucie Hubert Konstanty wywalczył rzut karny, który potem sam zamienił na gola na 3-2, a triumf Śląska przypieczętował jeszcze w 90 minucie Ryszard Jakubiak. Z piekła do nieba Śląsk, który wraca na właściwą ścieżkę. W 10 kolejce 3-3 z Krakowią, w 11 5-4 z Jagiellonią. Ostatnie wyniki sprawiały, że w meczach z udziałem Lechii Gdańsk można było spodziewać się wielu bramek i nie inaczej było w starciu z Gwarkiem Zabrze. Do przerwy Lechia prowadziła 3-0 po trafieniach Filipa Koperskiego, Krystiana Okoniewskiego i samobójczej bramce Roberta Salamona. Co ciekawe, wszystkie trzy gole padły po dośrodkowaniach z tego samego narożnika. Ciąg dalszy strzelania od początku drugiej połowy. W 47 i 48 minucie dwa kolejne gole dołożył 15-letni Okoniewski, co oznacza dla niego już trzeci skompletowany hat-trick w ciągu raptem 12 dni. Już 5-0 prowadzi Lechia, która przecież przed tą kolejką znajdowała się w strefie spadkowej. Na 6 i 7-0 dla Lechii trafił dwukrotnie Mateusz Sadło, no i dopiero przy takim stanie wreszcie do głosu doszli zawodnicy Gwarka. Na listę strzelców wpisali się najpierw Dominik Gurdek, a potem Oliver Mansfeld, choć te dwie bramki trudno sklasyfikować nawet jako gole honorowe. W Sopocie mieliśmy rezultat 7-2, a kropkę nad i stanowił w tym meczu gol zdobyty przez Jakuba Cieślickiego w 80 minucie. 8-2 dla Lechii. Tak wysokiego wyniku w Centralnej Lidze Juniorów nie było naprawdę dawno. Po ograniu Śląska-Wrocław 5-0, Pogoń Szczecin w następne pewne zwycięstwo celowała w meczu z Arką Gdynia, jednak szybko okazało się, że łatwo w tym spotkaniu nie będzie. Już w 3 minucie prowadzenie Arce dał Kacper Skóra, a jeszcze przed upływem 10 minut goście mieli już dwie bramki przewagi, po tym jak rzut karny skutecznie wykonał Radosław Nowicki. Gospodarze zupełnie zbici z tropu, bo Arka, która w dwóch ostatnich kolejkach nie zagrała, nie zamierzała na tych dwóch bramkach poprzestawać, a już w 12 minucie Kacper Skrobański, nabity przez obrońcę Pogoni, podwyższył na 3-0. Zabójczy kwadrans w wykonaniu gości z Gdyni, natomiast za ozdobę tego meczu można uznać to trafienie Kacpra Skóry z rzutu wolnego. Swoją drogą już 8 bramka tego zawodnika w trwającym sezonie. 4-0 dla Arki. Takiego wyniku do przerwy nikt nie mógł się spodziewać, no ale to CLJ-tka, więc wcale nie jest powiedziane, że punkty pojadą na koniec do Gdyni. Najpierw rzut karny zamieniony na gola przez Kacpra Łukasiaka. W 82 minucie bramkę dołożył Michał Samborski, a gospodarze uwierzyli, że są w stanie coś tu jeszcze ugrać. Po kolejnych 180 sekundach sprytem wykazał się Kacper Zaborski i Pogoń przegrywała już tylko 3-4, no ale na wyrównanie zabrakło już czasu. Po tym nietypowym meczu cieszą się młodzi piłkarze Arki. Oto by nie stracić kontaktu z liderem grała Wisła Kraków, która w Zabrzu w meczu z Górnikiem prowadzenie objęła w 12 minucie za sprawą trafienia znanego nam doskonale z boisk ekstraklasy Aleksandra Buksy. Warto ten występ odnotować, bo nieczęsto w obecnym sezonie zdarza nam się go oglądać w Centralnej Lidze Juniorów. W końcówce pierwszej połowy prowadzenie Wisły poprawił jeszcze Piotr Starzyński, a gdy 7 minut po przerwie rezultat na 3-0 podwyższył Wiktor Szywacz, można było uznać, że Górnik w tym meczu już się nie podniesie. Ci, którzy znają specyfikę CLJ-tki, wcale by się jednak z tym stwierdzeniem nie zgodzili i rzeczywiście Górnik nie złożył jeszcze broni. Szybko na listę strzelców wpisał się Maciej Kowalik, z kolei w 67 minucie rzut karny skutecznie na bramkę zamienił Kosma Zawada i zrobiło się w Zabrzu gorąco. Na 5 golach w tym spotkaniu licznik się jednak zatrzymał, a punkty pojechały z gośćmi do Krakowa. A w tymże Krakowie grał m.in. Hutnik, który w meczu z Zagłębiem Lubin nie miał jednak wiele do powiedzenia. Zaczął swoim debiutanckim trafieniem 15-letni Kacper Masiak.
W końcówce pierwszej połowy sędzia podyktował z kolei dla Zagłębia rzut karny, a z 11 metrów nie pomylił się Marcel Górski. Pewne zwycięstwo Zagłębia przypieczętował w 69 minucie Tomasz Pieńko, sprawiając, że Lubinianie wygrywają 3-0 i w dobrych nastrojach przystąpią do środowego, hitowego starcia z Wisłą. Od 27 września na zwycięstwo czekają piłkarze Legii Warszawa, którzy punkty chcieli dopisać po meczu z Koroną Kielce, do czego znacząco przybliżył ich Wiktor Kamiński. Najpierw w 41 minucie z rzutu karnego zdobył swojego gola numer 9 w sezonie, a 10 minut po przerwie podwyższył na 2-0 po akcji, która zaczęła się od straty obrońcy Korony. Dublet Wiktora Kamińskiego, który przewodzi klasyfikacji strzelców, natomiast w końcówce dwa kolejne ciosy dołożyli od siebie Jakub Czajkowski i Fryderyk Janaszek. 4-0. Legia bardzo pewnie zgarnia 3 punkty w meczu z Koroną. 6 meczów i aż 35 goli. No to dla odmiany na koniec spotkanie, w którym padła tylko jedna bramka. Mowa o starciu Krakowi z Jagiellonią, które rozstrzygnięte zostało w 48 minucie przez Krystiana Boćka, który na gola zamienił rzut karny. Krakowia nadal blisko ligowej czołówki, z kolei Jagiellonia ląduje w strefie spadkowej. Jedynym meczem, którego nie udało się rozegrać w ten weekend, było spotkanie Escoli z Lechem. W pozostałych 7 starciach łącznie padło 36 bramek, co daje średnią ponad 5 goli na mecz. 27 punktów liderującego Śląska, który ma teraz 3 punkty przewagi nad Wisłą i 4 nad Zagłębiem. W strefie spadkowej znalazła się natomiast po kolejnej porażce Jagiellonia, tracąca do Arki, Gwarka i Lecha jedno oczko. 2 gole w ten weekend dorzucił Wiktor Kamiński, z kolei przebojem do czołówki wdarł się Krystian Okoniewski, który za sprawą 3 hat-tricków ma już na koncie 9 bramek. 8 goli obok Oliwiera Sowińskiego ma też Kacper Skóra z Arki. A przed nami sporo emocji z Centralną Ligą Juniorów na kanale Łączy Nas Piłka TV. Już w środę od godziny 12 zapraszamy na transmisję z hitowego spotkania pomiędzy Zagłębiem Lubin a Wisłą Kraków. Natomiast w niedzielę przed naszymi kamerami starcie 2 topowych akademii. W samo południe zaczynamy transmisję z Wronek, gdzie Lech Poznań podejmie zespół Pogoni Szczecin.